znaczy, że nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Siema, siema, byku. Trzymaj wlepy. O, dzięki bardzo, kurde. Wiedziałeś, że tu będziemy? Znaczy w sumie nie, przyjechałem, bo wczoraj chciałem tu w sumie przyjechać, bo była ładna pogoda. A dzisiaj, kurde, to myślę, trzeba w weekend wyjechać gdzieś, nie? No. Czyli nie wiedziałeś, że będziemy? No nie. A jak tu trafiłeś? No ja już tutaj parę razy bywałem, nie? Na tej drodze. Ale wiedziałeś, że tu jestem? Znaczy przejeżdżałem, bo chciałem zobaczyć, jak tutaj ten wjazd przebiega, nie? Aha, aha. Bo tutaj może samochody. I trafiłeś na Black Opsa. No. Szypa. Oglądasz kanał? Oglądam. Jak ci się podoba? Jest w porządku, naprawdę. Tak? Może być? Łapy w górę. O. Subować. Brałeś udział w konkursie na Facebooku akurat na kask? Nie brałem, bo aha. Rzadko co, nie? Właśnie. Ale jak już jestem na komputerze, to sobie oglądam, nie? Jak tam coś nowego wskoczy. No to super, fajnie. No. Patrz, przypadkowo. Przypadkowo, całkowity przypadek, nie? Ale od razu skojarzyłem, nie? Aha, a po czym? No, widziałem. Aha, po mnie, po twarzy. No, no. Aha. Przede wszystkim. A powiedz mi, co ty masz za sprzęt? To jest Honda. Honda CRF 250. Uuu, i co? Lepsza jak wygląda, czy... Raczej w porządku. Długo tego sprzętu nie mam, bo się przesiadłem z KTM-a 350, nie? Aha, a powiedz, a kiedy kupiłeś go? 3 tygodnie temu. Coś ty. No, świeży sprzęt w sumie, dopiero co testuję, nie? Mhm. Już wiem, że parę rzeczy jest do porobienia. Co jest do porobienia? No, na przykład dętka z tyłu, bo na flaku jeżdżę. A, no właśnie, widzę. Opona do zmiany, to jest typowa crossowa, nie? No, to jest typowa crossowa, bez homologacji, nie? Poprzednio miałem tego KTM-a, to tam... No, miał homologację, wszystko, i, ale za ciężki był trochę, nie? A ten ile waży? Około 100, nie? KTM, no, to będzie różnica, nie? Około 115, nie? Więc niby tylko 15 kilo, ale... A powiedz, ile dałeś za niego? Dosyć tanio go kupiłem, bo tam u sprzęgło było do porobienia 7,5. 7,5. A ile zainwestowałeś teraz? Póki co? No to te tarczki tam 300 zł mi wyszły. No na, tylko tarczki w sumie. Aha, zmieniłem, nie? No. Do silnika nie ma zarzutu? Odpala. Bo też startera nie ma, nie? Nie ma niestety. Na ciepłym trochę tak słabiej, bo trzeba tam gaźnik podregulować, ale nie ma tragedii, nie? A który to jest rok? 2006. No to ładnie, ładny sprzęcik. Polecałbyś, jakby ktoś chciał taki? Szczerze? Polecam, no bo naprawdę jest zwinny, nie? Jeśli komuś tam chodzi o zwinność, takie na przykład jazdy tutaj po takich górkach, no to jak najbardziej, nie? Lekki sprzęt dla, nawet dla początkujących, w porządku, nie? A nawet nie zapytałem, jak masz na imię. Ja? No. Łukasz jestem. Łukasz. No. Łukasz jestem. Ale model ze mnie. No. W porządku to tam. Ile motogodzin od zakupu? Od zakupu to nie wiem, 4? No to mało. W porywach do 5. No naprawdę, weekendowa jazda tylko, nie? Mhm. Ja dzisiaj tu przyjechałem, ale powiem ci, że 5 miesięcy nie siedziałem na motocyklu. Wojeny. Słabo. Ja też tak po dłuższej przerwie, no tam, te tam parę motogodzin to... Tam jest taka górka, gdzie na kole na niej wjeżdżałem, a teraz za pierwszym razem nie podjechałem, a na drugim u góry jeszcze się przewróciłem, bo równowagi nie złapałem. Bo piach jest mokry, wiesz, jest inaczej tak, no. Trochę. Czuć trochę. No nie można tak na pełnym gazie sobie zjeżdżać jak ten... No z umiarem właśnie, nie? No, no. Ja już też tam na tą jedną taką średnią wjechałem, bo na te duże się na razie tam nie daje, nie? No bo... Może powiedzieć, że jeszcze amator jestem, nie? No, wszyscy jesteśmy amatorami. No pewnie. Ale trzeba po prostu, wiesz... Trzeba jak próbować. Jak się trenuje, to co to będzie, się to będzie, nie? Jak to mówią. Aha, powiedz, a na co trzeba zwracać uwagę przy zakupie takiego sprzętu? Przede wszystkim na silnik, nie? Bo to jest jedna z najdroższych rzeczy w sumie, jeśli chodzi o naprawy, nie? No ale na przykład, no jak? Na słuch brać, czy co? No jeśli tam sprzedawca jest wyrozumiały, no to pozwoli rozebrać sobie tam górę silnika, nie? I wiesz, to zależy, na kogo się trafi. Rozbierałeś? Ja akurat nie, nie? Ale tam znajomy kupował Hondę CRF-kę też 450, to właściciel zezwolił, nie? Aha, jeśli aha. Oczywiście swoje uszczelki nowe postawia, wszystko to złoży tak jak było, nie? A jakieś informacje sprzedający ci powiedział, kiedy wymieniał tłok, coś? No tłok był, z tego co tam wiem, to 30 motogodzin temu. Aha. Więc... Jeszcze trochę tam może niby polatać na tym, ale już powolutku na wiosnę. Lepiej wymienić, żebyś miał pewniaka, żeby... Nie?
żeby ten... Oponę tylko sobie zmienisz. Pewnie. Przód. Jeszcze w porządku w miarę. No, ale wiesz co, bym inną założył. No. Wiesz, z lepszymi ząbkami, żeby tak ładnie drapało. Żeby się tak wdzierały fajnie. No, no. A tył ty masz ile? 110 tutaj, nie? No będzie. 110. A 120 możesz założyć? Chyba da radę. No, to będzie ci lepiej. Ale wiesz, na takim, tu ci jest lepiej teraz na tym piachu, wiesz, ci powiem. No, ogólnie daje radę. No, no bo jest rozłożona i kopie. Na tych piaskach, kurde, co tam jeżdżę, no to... Dwururka, Dąbroś ma taką, wiesz, tylko mu nie pali, bo... Ojeny, Dąbroś, sorry, ale wiesz... O, słaba, już się niecierpliwi. No, no dobrze, no cieszę się bardzo, że wbiłeś jeszcze na sam koniec. No. No. Też się cieszę, kurczę, bo spotkać się. Ale ci powiem, że osobą, też no to... z tym kręceniem to jest tak, że no słabo mam z tymi jazdami, bo no bo jak się kręci, to się nie jeździ, nie? No właśnie, to dobrze, lipa nie? Wychodzi, no. No ale... Jedynie kamerka na kask, coś, nie? No, ale dzisiaj naprawdę dużo vlogów nagrałem, nie? No. Będzie, nie? No. Dobra, to Łukasz, trzymaj się. Wszystkiego dobrego, to jeszcze pokażesz, jak odpala się ta twoja... maszyna. Oj, nie wiem, czy to będzie warte pokazywania. No raczej chyba będzie, no. Dzięki za wlepy jeszcze raz. No, bardzo proszę. Spróbujemy. No, bateria nam się skończyła, ale zmieniłem. Kontynuujemy. Pięknie! Ponara Łukasz. No i poleciał. Nara, hejos.